Dobry wieczór Państwu. Od naszego ostatniego programu minęły już 2 tygodnie i dziś spotykamy się w nowych akcentach polskich, które jak zawsze przyniosą Państwu dokładny obraz kilkunastu ostatnich polskich dni. Niedawny Dzień Dziecka skierował naszą uwagę na najmłodszych przedstawicieli polskiej społeczności w Dyneburgu. Dziś w programie właśnie dzieciom i młodzieży poświęcimy najwięcej uwagi. Starsi przedstawiciele naszego środowiska z pewnością nie muszą martwić się o brak zdolnych następców. Będą to występy zespołu tańca ludowego Kukułeczka, a także ciekawe wydarzenia z udziałem uczniów klas najmłodszych Gimnazjum Polskiego, żegnających szkołę. Oczywiście dla równowagi kilka słów będzie należało także do dorosłych. Zapraszam Państwa na nasz wnikliwy kalejdoskop. Na kilka pierwszych minut naszego programu przenieśmy się do Jekapilsu, gdzie podczas dziecięcego święta tańca Kukułeczka zaprezentowała swój polski i łotewski repertuar tańców, dopisując kolejną ważną kartę w swojej długiej historii. Zespół tańca ludowego Kukułeczka wystąpił w gronie 205 zespołów dziecięcych z 32 regionów i 6 miast Łotwy. Nasi tancerze zaprezentowali się na jednej z kilku miejskich scen i zatańczyli tańce polskie oraz łotewskie. Grupa starsza pokazała, że znakomicie radzi sobie z tańcami łotewskimi swobodnie i z uśmiechem poruszając się na scenie. Mieszkańców Jakubowa swoimi umiejętnościami tanecznymi zauroczyła także grupa młodsza, która wykonała na scenie krakowiaka. Młodzi tancerze z dumą i poczuciem własnej wartości zaprezentowali jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich tańców i stroje ludowe, których nie da się pomylić z reprezentantami innych polskich regionów oraz oczywiście Łotwy. Melodia krakowiaka towarzyszy nam co tydzień, gdyż jest ona dźwiękowym znakiem naszego programu i wzywa Państwa co sobotę przed telewizory. W tym roku obchody Dnia Dziecka zyskały szczególnie uroczystą oprawę. Najpierw na najmłodszych uczniów Gimnazjum Polskiego czekał w Domu Polskim rozśpiewany spektakl teatralny, a następnie pełny emocji konkurs na najzdolniejszego chłopaka pierwszej klasy. Przed rozbawionymi, głośnymi uczniami pierwszych 3 klas szkoły początkowej jako pierwsza odważyła się stanąć dyrektor Centrum Kultury Polskiej Żanna Stankiewicz, która zapowiedziała przedstawienie i uzmysłowiła najmłodszym, że wystawienie sztuki wymaga wielu prób i ćwiczeń. Oto jest scena, a na tej scenie za chwilę będzie przedstawienie. Prawicie dbanie świat, gdzie mieszka nie jeden z krzak. Dostarczymy Wam wielu wrażeń i otworzymy wspaniały świat marzeń. A więc nasi drodzy widzowie, już cisza i skupienie. Zaczynamy, aktorzy, na start! Publiczność nie pozostawała obojętna na takie popisy postaci i gorąco oklaskiwała bohaterów spektaklu, co z pewnością było bardzo miłe dla jego reżyserki Mileny Różańskiej. Choć istnieje wiele różnych interpretacji bajki o czerwonym kapturku, każdy młody widz mógł sam ocenić, dlaczego dziewczynka znalazła się w niebezpieczeństwie i czy Gajowy słusznie darował wilkowi życie. Długie, głośne brawa były najwspanialszym podziękowaniem dla młodej trupy teatralnej, która musiała spędzić długie godziny na przygotowaniach do tak starannie zaplanowanego i przemyślanego przedstawienia. Na scenie pojawiła się 10 pierwszoklasistów, kandydatów na minimistera Domu Polskiego, którzy mieli niebawem walczyć w konkursie talentów o najcenniejszy tytuł. Skupili oni na sobie całkowicie uwagę dziatek. Najpierw chłopcy pretendujący do pierwszego miejsca w konkursie wylosowali numerki, a następnie stroje ludowe, w jakich mieli za niedługi czas zaprezentować się przed widownią. Ta zaś dowiedziała się, że w głosowaniu na mistera publiczności będzie głosować za pomocą złotych monet.
Nastąpiła też wreszcie długo oczekiwana przerwa na posiłek, apetyczne grillowane kiełbaski. Zaraz po niej prowadzące konkurs Milena Różańska i Krystyna Baranowska przedstawiły liczne grono jurorów, składające się z części dziecięcej i dorosłej. Wśród dzieci i młodzieży znalazły się aktualnie panujący minimi z Domu Polskiego, Bożena i Alina, a także nieco starsza Anastazja. Do dorosłych zaliczono dziennikarkę i fotografa Swietłanę Pokulę, przedstawiciela Wydziału Kultury Miasta Edwina Aksjonowa i mówiącego te słowa Pawła Wrońskiego. Pierwsza dyscyplina polegała na zaprezentowaniu się w strojach ludowych, krakowskich, czyli polskich albo łotewskich i przedstawieniu własnej osoby. Kandydaci najczęściej deklarowali, że najbardziej lubią tańczyć i śpiewać. Trochę szkoda, że akurat takich konkurencji nie zaplanowali dla nich organizatorzy. Nieco rzadziej kandydaci wspominali, że pasjonują się sportem. Chłopcy deklamowali także wiersze i mówili o planach zawodowych, pracy w policji, ale i Sejmie. Oceny jury uwzględniały całokształt prezentacji i nie należały do skąpych, co dobrze świadczyło o poziomie konkurencji. Gdy przyszło do rysowania wymarzonej dziewczyny, okazało się, że każdy chłopiec ma już swój ideał w głowie i wcale nie musi być on, w odróżnieniu od wzorów z książek i czasopism, idealny. Pokaz strojów sportowych ujawnił, jaką dyscyplinę pretendenci uprawiają w czasie wolnym i jakie daje to korzyści w codziennej rywalizacji. Następna konkurencja, lotki, wymagała precyzyjnego wzroku i celnej ręki, poprzedzonych szczególną koncentracją na wykonaniu zadania. Z kolei przeciąganie liny sprawdzało nie tylko siłę fizyczną i krzepę, ale także spryt chłopaków. Po części sportowej przyszła chwila na prezentację w strojach oficjalnych. Jednak przygotowania do tej konkurencji wymagały sporo czasu, dlatego widzowie i kibice sami zaczęli spędzać aktywnie tę przerwę. Po pomalowaniu twarzy i rąk przez utalentowanych plastyków mogli sami spróbować sił w grupowej rywalizacji przeciągania liny i zostawić pod Domem Polskim choć trochę swojej niespożytej energii. Punktem kulminacyjnym konkursu była długo oczekiwana prezentacja pretendentów w garniturach i z jednym z kilku wylosowanych wcześniej przedmiotów. Laseczką, parasolem, szalikiem, komórką, walizką czy kapeluszem. Publiczność i koleżanki z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej byli zachwyceni postawą i prezencją chłopców, wyglądających bardzo szykownie i elegancko. Zaraz potem do wytężonej pracy przystąpiło jury, skrupulatnie podliczające punkty i decydujące, do kogo trafią laury zwycięzców. Zacięta i wyrównana walka nie ułatwiała zadania jurorom, którzy musieli zwracać uwagę na najdrobniejsze niuanse. W tym czasie koledzy i koleżanki kandydatów na mistera zostali zaproszeni do żywego i wymagającego uwagi i refleksu tańca, podskakując w rytm wyrazistej muzyki. Powoli nadszedł także czas na ogłoszenie wyników i wybór mini mistera. Członek jury Anastazja podkreśliła, że każdy z chłopców bardzo poważnie podszedł do rywalizacji. I to właśnie wysoki poziom kandydatów zadecydował o tym, że każdy z nich otrzymał tytuł mini mistera Domu Polskiego, wszak ich trud i starania włożone w konkursowe występy domagały się nagrody. Jury przyznało m.in. tytuły mini mistera foto, talentu, polskiego chłopaka i oryginalności, zaś widzowie i kibice oczywiście mistera publiczności. Wicemisterem został Timur, zaś absolutnym zwycięzcą konkursu talentów okazał się Adam. Wszyscy chłopcy otrzymali drobne upominki, zaś dwójka najlepszych i mister foto zostali dodatkowo uhonorowani prenumeratą gazety Dynebruk. Natomiast zwycięzca bonem do kawiarni również ufundowanym przez czasopismo Nasza Gazeta. Wspólną zabawą zakończyło tradycyjne już puszczanie baniek mydlanych i świadomość, że jutro czeka wszystkich ostatni dzień szkoły. Tydzień temu wspólnie z innymi mieszkańcami Dałga w Pilsu obchodziliśmy kolejne święto naszego grodu. W naszej relacji zwrócimy Państwa uwagę na polskie akcenty w czasie tych trzech radosnych dni. Wszak historia i teraźniejszość udowodniają, że bez Polaków Dneburg byłby zupełnie innym miastem. Wspaniały pogodny weekend spowodował, że na odświętnie przystrojonych ulicach miasta pojawiły się tysiące dyneburżan, którzy mogli kupić na jarmarku ciekawe wyroby miejscowych rękodzielników, dałgawpiłskich i ładgalskich przedsiębiorstw lub tylko tradycyjnie potargować się o jak najniższą cenę. Dni Dyneburga przypomniały o 736. rocznicy powstania miasta, kierując uwagę na najmłodszych mieszkańców naszego grodu, dzieci i młodzież, którym poświęcone były tegoroczne święta. Pierwszego dnia w Radzie Miasta odbyła się konferencja, w czasie której młodzieżowe organizacje miejskie oraz goście, którzy przybyli do nas z różnych zakątków świata, Litwy, Szwecji, Polski, Rosji i Ukrainy, zaprezentowali swój bogaty dorobek społecznikowski. Młodzież reprezentująca Dom Polski również wzięła aktywny udział w tych interesujących obradach. Krystyna Kunicka opowiedziała delegatom o aktywnej działalności Klubu Studenta Polskiego, który skupia młodych ludzi z polskimi korzeniami oraz o dobrych początkach Stowarzyszenia Odrodzenie Inflant. Drugiego dnia mieszkańcy miasta mogli bliżej zapoznać się z dyneburskimi placówkami edukacyjnymi, ponieważ ulica Ryska została oddana we władanie szkołom i uczelniom, które postarały się przygotować w jak najlepszy sposób prezentację swoich placówek.
Państwowe Gimnazjum Polskie imienia Piłsudskiego przywitało mieszkańców biało-czerwonymi balonikami i polskimi piosenkami. W tym dniu odbył się również przemarsz wszystkich szkół i uczelni miasta Daugavpils. Gimnazjum Polskie witano wielkimi brawami i okrzykami Niech żyje Polska! Inne wydarzenia rozgrywały się nazajutrz w daugavpilskich instytucjach i na scenach rozstawionych w różnych punktach miasta, między innymi ulicy Ryskiej i Wiestura, w parku Dubrowina, na placu Vienibas, ogrodzie rzeźb, gdzie odbywały się koncerty zespołów tanecznych, grup wokalnych i instrumentalnych, solistów, dziecięcych teatrów amatorskich. Wśród tego barwnego i rozśpiewanego grona nie mogło oczywiście zabraknąć Polaków. Trzeciego dnia na placu Vienibas wśród innych zespołów zatańczył zespół tańca ludowego Kukułeczka pod kierownictwem Żanny Stankiewicz, reprezentujący Centrum Kultury Polskiej i Państwowe Gimnazjum Polskie imienia Piłsudskiego. Publiczność zgromadzona na placu głośno oklaskiwała, z uznaniem komentowała występy młodzieży. Po raz kolejny Polacy udowodnili, że aktywnie uczestniczą w świętach płotewskich, a zarazem pielęgnują swoje tradycje i chlubią się swoimi polskimi korzeniami. Święto miasta to także czas, gdy do Dyneburga przyjeżdżają przedstawiciele miast partnerskich z całego świata. W tym roku w Daugavpilsie gościła delegacja z Radomia. Współpraca obu miast trwa już od 1993 roku i obejmuje kontakty kulturalne, gospodarcze, edukacyjne, a także konsultacje dotyczące funkcjonowania w Unii Europejskiej. Przedstawiciele Radomia gościli także w Domu Polskim, poznając historię i korzenie dyneburskich Polaków, ale również bogatą bieżącą działalność Domu i Centrum Kultury Polskiej. Na pamiątkę swojego pobytu na Warszawskiej 30 pozostawili w księdze pamiątkowej dedykację. Dziękujemy Wam tak gorąco jak ten czerwcowy dzień, kiedy mieliśmy przyjemność poznania Waszej pięknej, wspaniałej pracy. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem inicjatywy i pomysłów, które realizujecie, trwając w swojej polskości. Dzięki Wam możemy być dumni ze swojej polskości, z tego, że tak daleko od macierzy spotykamy wspaniałych rodaków. Do obchodów Święta Miasta włączono także niedzielny mecz pierwszej ligi żużla pomiędzy dyneburską Lokomotywą a Orłem Łódź. Związki Daugavpilsu z Polską na niwie sportowej to obecnie przede wszystkim uczestniczenie naszego zespołu żużlowego w polskich rozgrywkach ligowych. Co prawda Lokomotywa ściga się de facto w drugiej lidze, ale w ostatnich latach należy do najlepszych zespołów i rokrocznie walczy o awans do Ekstraligi. Jest to znakomity wynik, gdyż Polska Liga Żużlowa jest najlepsza na świecie i jeżdżą w niej najbardziej utytułowani zagraniczni żużlowcy. Polscy zawodnicy należą zaś do ścisłej światowej czołówki, zdobywając indywidualne medale Mistrzostw Globu, a od kilku lat są nieprzerywanie drużynowymi mistrzami świata. Ściganie się w tak znakomitym towarzystwie to nobilitacja dla naszego Speedwaya, zwłaszcza że Lokomotywa na naszym torze jest naprawdę bardzo groźna. 10 czerwca w Łodzi Orzeł wygrał z Lokomotywą 46-44, natomiast dwa dni później w Daugavpils aż 46-13 zwyciężyli dyneburżanie, efektownie gromiąc rywala z Polski. Cieszymy się zatem, że Dyneburg stale podtrzymuje różnorodne związki z Polską w czasie swojego święta, ale także na co dzień, czym bardzo duża zasługa wszystkich Polaków naszego miasta, nieprzerywnie poświadczających jego polski charakter i trwałość wielowiekowej spuścizny odziedziczonej po naszych przodkach. Serdecznie dziękujemy Państwu, że zechcieli spędzić z nami kilkanaście polskich minut i żegnamy się z nadzieją na kolejne spotkania przed ekranami telewizorów i komputerów. Do zobaczenia!
Thank you.